witam serdecznie wszystkich moich super wypasionych widzów, słuchaczy, subskrybentów, wielbicieli i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc wszyscy są tutaj na własne ryzyko. Nikt na ten kanał nikogo chyba nigdy nie będzie zapraszał, albo nie teraz. Dobrze, więc zostaną ci, którzy zostaną. To jest Amari, dobrze. Więc będziemy pomalutku ogarniać tutaj, co ta firma ma. A ona ma drogie zabawki. Tu są drogie zabawki. Tadam! Pierwsza droga zabawka. Założę się, że to jest zabawka. Założę się z każdym. Nie muszę niczego komentować chyba. Jakie ma opony? Tak się patrzę tutaj. Tam pisze P0, ale nie wiem, czy to jest jakaś firma. No dobrze, więc to jest zabawka. Więc kochani, dajcie mi znać, ile to kosztuje w sklepie. Please, please. Ja nawet nie wiem, co to jest. Nawet nie chcę podchodzić. Zobaczcie na eBayu, ile to kosztuje. Co to jest? To jest Ferrari. To jest Ferrari. Czekam na zbieżność. To jest Ferrari. Okej. Pomalutku. Nie wiem, ile ono kilometrów zrobiło. Albo czy w ogóle. Nie, Pirelli. A, Pirelli tutaj widzę na tej oponie. Przypadkowo zobaczyłem to, dobrze. Więc nie wiem, ile ta zabawka ma przejechanych kilometrów i te sprawy, ale no to jest. Hello, sir! Can I stay here a little bit? Thank you. Więc tutaj od razu z daleka musiałem się zapytać pana, czy ja tu mogę stać, bo gdyby pan powiedział niu, no pasaran, czy jakoś tak, tu na szybie jest, nie wiem, czy będzie widać tego znaczenia, bo gdyby ten pan coś zmienił, to był, no kurczę, no Ducati, to był Ducati. Dobrze, więc załóżmy, gdyby ten pan, załóżmy, jakiś humor zmienił czy coś i by powiedział niu, no to oznaczałoby to, że trzeba się szybko ewakuować, szybciej niż błysk. O, ja coś tam słyszę. Co za czasy, w jakim ja miej tutaj tyle silników, jest tyle maszyn, że ho. Strach się bać. Ciekawe, ile ta zabawka może mieć po płynności. Dobrze, to tam po prostu tutaj, tu jest merc, tu jest merc, ale taki ten, no. Właściwie tu jest dużo samochodów niemieckich, ale nie chcę ich pokazywać po prostu. Więc jesteśmy tutaj, to tam z tyłu jest tam, no, jest tam warsztat techniczny, a nie chcę tam się chodzić, bo po prostu nie wiem, czy tam już można chodzić. Taka sama maszyna wyjechała umyta z przeglądu, taka sama tam stoi dalej i się świeci, bo pod słońce jest, więc chciałbym tam po prostu podejść i zobaczyć. No, z bliska taką maszynę, a tutaj nawet się nie chce ten, no. Tam jest jakaś taka duża maszyna, duża, opancerzona. Tu są maszyny pancerne, widzę też. Więc czerwona zabawka jest. Tutaj jest zabawka, jak widać, niebieska. Tu jest zabawka srebrna. A tu jest zabawka czarny, bo ja jestem tu pod światło, tu jest dużo reflektorów,
Więc ja po prostu nie widzę, jaki to jest kolor, gdyby co, tak od razu. O, tutaj jestem. Szeroka maszyna, szeroka, bardzo dobrze. Tu jestem teraz. All right, hello, thank you. Can I stay a little bit, sir? That's all. Okay. Yeah, thank you. Yeah, exactly. You're right. Thank you. Tutaj ten pan przyszedł zobaczyć, co się tutaj dzieje. Więc musiałem tutaj z panem trochę ogarnąć. Ale to jest maszyna. Nie wiem, czy tutaj po prostu będzie widać, jaka to jest maszyna. Ale ona jest taka faktyczna. Nabita maszyna, że nie chcę się stresować po prostu, aby podchodzić i się patrzeć, co to za maszyna. No dobrze, to jest... No cóż, nie będę tego komentował. To jest kolor matowy. Matowy kolor to jest. Więc tu przyszedł drugi pan przyszedł tutaj i pozwolił mi być, więc no. Aha, to tutaj się nie pytałem w ogóle, tylko tam do motocykli się pytałem, czy mogę tam wejść filmować i te sprawy. A tutaj się nie pytałem nikogo, gdyby co, więc tutaj ewentualnie mogli być zdziwieni, że tutaj, no, ktoś im przyszedł i się nie przedstawił i nie powiedział, czego chce, nie przybył piątki korporacyjnej i tak dalej. Lamborghini. O, proszę. Co to jest? To jest Audica. Jeszcze raz, to jest Audica. Nie wiem, czy widać wyraźnie. To jest Audi. To były Lambo. A to jest, no. Audica. Co to jest? Ja się pytam, co to jest. A to jest Merc, ale jakiś taki super pancerny taki, że on by już jakieś jedno drzewo skosił swoim skrzydłem, albo brzozę by skosił, no albo kilka brzóz by skosił i by cały został. Tu jest taki sam. Widać, że ma pancerne jakieś tutaj, kurcze, takie gadżety, że on tam lusterkiem to by skosił kilka istot co najmniej. A co to jest? Zaraz będę zgadywał, co to może być. Ale co zrobić? No nie ma lekko, chleb po 8. Co to jest? V8 biturbo. Akurat ten silnik zrobił, gdyby co. On jest na kontynentalach, to są kontynentale. Co to jest? Martin, Hyundai, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, wszystko w temacie. McLaren, Rolls-Royce, Maserati. Więc nie wiem, czy to jest to miejsce, więc nie wiem, czy to jest jasne, gdzie teraz jesteśmy, więc się tutaj zapoznaję, tak jest z tym, co chłopaki mają na składzie, jakie opony, czy są te opony, które chciałbym, czy nie. To jest tutaj GTS, tu białe to jest GTS, a to jest Lambo, no kurczę, tam jest takie czarne. O, a to jest, ten tutaj jest Aston Martin.
Aston Martin jest, więc nie będę. A ten ma Goodyear, ten ma na sobie Goodyeary założone, więc takie mamy czasy, taki mamy klimat. A to jest tylko Audica RS5 tutaj stoi. RS5 to jest, to więc to. Komu w drogę temu widzę, już się kończy bakteria, memory się, wszystko się kończy, trzeba iść się załadować, a ten ma Pirelli, widzę, ten ma Pirelli, no i tak sobie tutaj stoją, ten też ma Pirelli, więc sobie tak tutaj stoją, o, nie wiem czy będzie widać tu na reflektorze Lamborghini, więc no cóż. Więc niniejszym wszystkim tutaj zobowiązuję oficjalnie wszędzie i wobec, żeby zadanie domowe odrobili, popatrzyli sobie, gdzie jesteśmy, jakie są super maszyny. Aha, czyli ten ma kolor taki odbłyskowy, ale ten jest matowy. Ten się nie świeci, ten jest matowy, że nawet w lusterku to byś nie miał odbicia żadnego. Ani na radarze, na żadnym radarze, na iskrze, na żadnej suszarce byś takiej maszyny w ogóle nie zobaczył, bo ma kolor matowy, że się zbliża z prędkością 1000 mil na godzinę do ciebie, żeby cię wyprzedzić, gdybyś jechał nawet po kocich łbach, więc na takie maszyny już trzeba uważać, gdyby co. Dobrze, więc mam nadzieję, że chociaż jakiś taki malutki wkład pozytywny tutaj zrobiłem dla wszystkich widzów i tak dalej. No. Aha, to tak, tam było Ducati, a tu jest Amari. Tu jest Amari i po prostu właśnie widać, że ma takie maszyny dość drogie, że bez trzech worków z pieniędzmi to nie przychodź tutaj, żeby sobie popatrzeć i tak dalej. Dobrze, oczywiście taką z przymrużeniem oka po prostu mówię i tak dalej. Dobrze, to już mi się, kochani, kończy mi się ten memory mi się kończy, wszystkie banki pamięci mi się kończą. Wszystko mi się kończy, więc nasze ziemskie zabawki zbieramy i już komu w drogę temu kopa w pewną część ciała. See you, ciao, amigo, pomidore, bye bye, da svidania. Wszystkie te sprawy. Dobrze, trzymajcie się, dzięki.